rodziny przychodzą ze stresem, z radością. Dzieci są, mają ogromny talent, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Bardzo trudno wybrać. Ja jeszcze nie wiem, czy widziałam zwycięzcę, czy nie. Mam jeden taki typ, ale nie zdradzę. Ja robię swoje, to jest moja praca, jestem zadaniowcem, więc wykonuję to, co po prostu mi się przydziela. Nie mów, bo mnie stresujesz, weź. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich gorąco i serdecznie. Jesteśmy na pokazie Denikler, a wraz ze mną Michalina Sosna, cześć. Cześć, dzień dobry, witam Michalina. Przy mikrofonie. Michalina przy mikrofonie i Michalina na pokazie mody. Jesteś tutaj no, z zaproszenia jako gościni po to, żeby zobaczyć, co Denikler przygotowało na nadchodzący sezon. Bo moda to jest coś, co ciebie interesuje albo nawet jakoś tak rajcuje, czy może nie szczególnie? Nie, ja bardzo rajcuję. Raczej to drugie. Ja bardzo to lubię. Od dziecka się stroję, przebieram. Lubię dobrze wyglądać, robię to dla siebie i jest to dla mnie wyzwanie każdego ranka. W telewizji jest chyba trochę łatwiej, bo to styliści, kostiumografowie dbają o to, jak wyglądacie przed kamerą. Ty masz teraz nowe doświadczenie zawodowe, znaczy właściwie jesteś w trakcie tego nowego doświadczenia zawodowego, bo w sierpniu rozpoczęły się nagrania The Voice Kids, więc zapytam o te pierwsze wrażenia właśnie w tym programie. Tak, masz rację, styliści nas ubierają do programów. Oni mają to oko, że wiedzą, co dobrze wygląda w kamerze. Oczywiście robią to wyśmienicie. Wiadomo, że muszą to dobrać też pod osobę, no to nie może być wszystko. Każdy ma z nas różną sylwetkę, inaczej się czuje w takich rzeczach i w takich, więc to jest wszystko dobierane indywidualnie. No jakie są moje doświadczenia? Jesteśmy po etapie przesłuchań w ciemno. Niesamowite emocje. Oni mnie ostrzegali, mówili: uważaj, Michalina, zobaczysz, że te dni trochę cię wymęczą, będzie mnóstwo emocji. Ja sobie pomyślałam, jestem profesjonalistką, dam radę, na planie pracuję po 12 godzin i jakoś to będzie. Faktycznie, tam jest tyle emocji, rodziny przychodzą ze stresem, z radością, dzieci są, mają ogromny talent, to w ogóle nie ulega wątpliwości, bardzo trudno wybrać. Ja jeszcze nie wiem, czy widziałam zwycięzcę, czy nie. Mam jeden taki typ, ale nie zdradzę. W każdym razie no, mnóstwo emocji. My razem z Pauliną Chylewską staramy się, żeby to był taki dom, żebyśmy były gospodyniami tego studia i tego miejsca, bo te dzieci mają czuć się tam dobrze. I też chcemy, żeby ten dzień bycia tam był dla nich już wyjątkowy, żeby to nie było, że to, że trenerzy się nie obrócą, to jest jakaś porażka. One występują i każdy wykon jest, słuchajcie, cudowny. Więc zapraszamy do kolejnych edycji. Nie zniechęcamy, nie zrażamy. To jest bardzo fajny i przyjazny program dla dzieci. Jak w takim razie układa się współpraca z Pauliną Chylewską? No bo jest to, no brzydko mówiąc, taka stara wyjadaczka telewizyjna, która... Oj, i bardzo dobrze, że ona jest starą wyjadaczką, bo ja otrzymując tę propozycję, pierwsze co zapytałam, czy moim partnerem, partnerką będzie ktoś, kto robi to profesjonalnie, bo inaczej się nie podejmuje. Bo jakby ta osoba zawsze mnie z jakiejś presji, czy nie wiem, z jakiegoś dołka wyciągnie w danym momencie. Więc bardzo się cieszę, że Paulina robi to od tej strony profesjonalnej. Ja udaję, że prowadzę. Jako aktorka sobie to tam zagram. Więc z Pauliną się też poznajemy. Wcześniej się nie znałyśmy. No, ja Paulinę kojarzyłam oczywiście, wiadomo, z ekranu telewizora. Natomiast super, bo ja lubię poznawać nowych ludzi, lubię stawiać sobie przed sobą wyzwania i to jest dla mnie mega, mega projekt, mega wyzwanie. Telewizja Polska ruszyła z nową ramówką w tym momencie. Jest to czas takich dosyć burzliwych zmian, wymian kadry. Czy ty na podstawie tego, co obserwujemy w mediach, trochę obawiałaś się, jak zostaniesz przyjęta przez nowych widzów? Bo na przykład, no zupełnie taki przykład też telewizyjny, na przykład Robert Janowski powrócił do Jaka to Melodia. No i jest bardzo dużo takich głosów negatywnych, że Rafała Brzozowskiego im zabrano. Tutaj nie będzie teraz Idy Nowakowskiej. Czy ty miałaś jakieś takie obawy w związku z tym? W ogóle mnie to jakby nie...
powiem brzydko, nie interesuje, co tam się dzieje wyżej. Ja robię swoje, to jest moja praca, jestem zadaniowcem, więc wykonuję to, co po prostu mi się przydziela. Czy porównania? Odpowiem ci bardzo prosto. Jeszcze nikt się nie urodził taki, co by każdemu... Nie, jak to idzie? Jeszcze nie, co by każdemu dogodził. Nie, ale poczekaj, powiedzmy to poprawnie. Jeszcze się nie urodził... Nie, jak to? Wydaje mi się, że to jest jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Właśnie. To jest bardzo proste, ale prawdziwe. Więc nie obawiam się tego. Ja przychodzę z dobrą energią. Daję też tę dobrą energię, więc jeśli ktoś oddaje coś niefajnego, to staram się, jak to mówiąc, zabijać go miłością. W twoim przypadku może być też trochę łatwiej, gdyż zbudowałaś sobie dużą sympatię widzów grając w serialu M jak Miłość, więc tutaj ta sympatia może się przenieść z M jak Miłość dla widzów The Voice Kids. Być może tak to zadziała. Tak, i powiem ci, nie spodziewałam się, że ta postać... w ogóle zagości na stałe w serialu. Po prostu przyszłam, zrobiłam swoje, dobrze się tym bawiłam, miałam bardzo kolorową i kontrowersyjną postać. A że to tak kliknęło, to mnie też bardzo zaskoczyło. Widać, tak musiało być. Świetnie się tam bawię na planie. Faktycznie ludzie pokochali Kamę i Marcina, właściwie ten duet. Więc super, robią z nami edity na TikToku, na Instagramie. Ja uwielbiam to oglądać. Dziękuję wam, że jesteście, bo dzięki wam my też gdzieś tam funkcjonujemy w tym świecie internetu i to jest super. No i mam nadzieję, że nadal będziecie lubić postać Kamy. To powiedz jeszcze na koniec, jakim partnerem jest Mikołaj Roznerski, jeżeli chodzi o te sfery zawodowe. Znowu o nim, każdy o niego zadaje pytanie. Nie musimy, możemy zakończyć. Nie, no bo się obrazi, jeszcze usłyszy to kiedyś i wiesz, będzie kryja, nie odezwie się do mnie na planie, będzie mówił do mnie tylko tekstem. Nie, z Mikołajem nie lubimy się. Nie lubimy, nie, żartuję oczywiście. Spoko, współpraca się układa. Mikołaj w ogóle, jak przyszłam na plan, był bardzo koleżeński, więc jakby to też mi dało tam otuchy, że nie wiedziałam też, że będę gdzieś tam parowana z jego postacią, ale on podał mi rękę i powiedział, nic się nie martw, ja się tutaj tobą zaopiekuję, a że mieliśmy bardzo dużo scen razem, no to dogadujemy się. Jakoś go muszę znosić. To powiedz już tak na zupełny koniec, w związku z tymi twoimi wyzwaniami zawodowymi, ja które teraz podejmujesz. Ja oczywiście żartuję, prawda? Ja nie, bo ludzie niekoniecznie odczytują to. Trzeba bardzo uważać, tak, z żartami. Bo mnie stresujesz, weź. Ale to na koniec zapytam, czego w związku z tym, z tymi twoimi obecnymi zawodowymi wyzwaniami tobie życzyć? Myślę, że energii, wytrwałości i oby tak dalej. Energii, wytrwałości i oby tak dalej. Michalina Sosna, dziękuję ci za poświęcony czas i życzę ci wspaniałych wrażeń z pokazu dzisiejszego. Dzięki. Dziękuję.